Cześć ludzie, dziś rzucamy okiem na Avenging Capitana Amerykę z Marvel Select Jest to jedna z najnowszych figurek z tej serii Kapitan, który jest w pewnym sensie w końcu wersją kapitana z Marvel Now Na co również wskazuje nazwa Avenging, tak jak przy okazji Avenging Hawkeye. A. Niestety w pewnym sensie, ponieważ jest to zmodernizowana wersja kapitana z czasów II wojny światowej, który w takim oto kostiumie pojawił się w jednym z komiksów. Figurka znajduje się jak zawsze w wielkim pudełku, gdzie widać wszystkie akcesoria. W tym przypadku będzie to kapitan tercza i diorama. Tak pudełko wygląda z boku. Tu jest właśnie grafika z komiksu. Niestety, co ciekawe, jest w bardzo niskiej rozdzielczości. Jest strasznie rozpikselowana, Nie wiem, czemu tak zrobiono. Tak wygląda właśnie u pudełka. Kapitan tutaj wygląda fenomenalnie, jest pomalowany niestety zdecydowanie lepiej ten prototyp niż figurka w pudełku, ale ta różnica głównie tyczy się głowy. Moja figurka niestety ma trochę A na głowie przesunięte i twarz nie najlepiej pomalowaną, ale reszta wydaje się w sumie nawet podobna. Podstawka robi bardzo fajne wrażenie, z symbolem hydry, co oczywiście w aktualnych komiksowych historiach jest bardzo fajnym smaczkiem. I to w sumie tyle jeśli chodzi o pudełko. Bierzemy kapitana, otwieramy i zaraz przyjrzymy mu się z bliska. Tak właśnie wygląda najnowszy Captain America z Marvel Select. E, Strażnik wolności Marvela robi bardzo duże wrażenie, bardzo fajne wrażenie, przynajmniej połową siebie. E, to jest jego przód, to jest jego tył. Wyrzeźbione no, są bardzo, bardzo ładnie. No wiadomo, że rzeźbierz jest dobry. To i figurka będzie wyglądała dobrze. Sam kostium również jest bardzo, bardzo ciekawy. Jest e, właściwie jest również mocno współczesny. Nie jest tylko takim współczesnym e, uniformem żołnierza szczegółowo wszystkim się oczywiście przyjrzymy jego górna połowa jest zdecydowanie dosyć współczesna e, dół jest zdecydowanie dosyć co prawda trochę ma mało sensu, ale jednak jest taki zdecydowanie dosyć e, starodawny no cóż, przyjrzyjmy mu się z bliska No, na pewno myślisz że na pierwszy rzut oka od razu się rzuca to, że Tarcza kapitana jest dla odmiany bardzo, bardzo prosta z tyłu. Nie ma żadnego zdobienia, niczego. Natomiast paski są bardzo paskowe i bardzo rozciągliwe. To akurat wygląda zdecydowanie, zdecydowanie fajnie. Tutaj mamy kapitana w miarę klasycznego. Jest okablowanie tak zwane, czyli po prostu pas na, na szelkach z jakiegoś powodu. Sam bez, bez nich wyglądałoby bardzo dobrze, ale tu mamy jeszcze granat, najpierw dobniej dob, dob jakiś dymny. Tu raczej już jest odłamkowy. tak to wygląda tył. tyłu. Część jest przyklejona, część jest wyrzeźbiona na figurce. Niestety paski są dobrej długości, ponieważ da się pasek ten tutaj na pas, da się pas na pas ściągnąć, jednak pasy ten pas z pasa podnoszą do góry, ponieważ nie mogą podnosić w dół. Przez to, że te pasy do tego pasa są bardzo dopasowane na długość. I niestety, kiedy te pasy się trochę ścisną, to ten pas leci do góry. I tak to później wygląda, że on pas ma tak naprawdę na pęku. Nie jest to najlepsze, dlatego moim zdaniem najlepszym rozwiązaniem będzie tutaj te paski po prostu obciąć i najlepiej te luźne podkleić, jeśli ktoś by chciał mieć akurat takiego kapitana. Ja go jednak trochę przerobię, ale nie wykraczajmy zbyt bardzo w przyszłość. Bardzo fajnie, że gwiazda jest wysrzeźbiona. Cała tego klata jest po prostu super. Górna połowa tej figurki jest fenomenalna, moim zdaniem, jest bez wad praktycznie. Tu również mamy nawiązanie bardzo ładne do munduru, czyli klapa. Tutaj. Na guzik fajnie zapięta. Szkoda, że nie, nie ma tu jakiejś kontynuacji na białej części, albo tutaj nie ma białej i czerwonej, jakoś na połączeniu. Byłoby to bardzo fajnym elementem. Tu pod głową jest z jakiegoś powodu taki pasek, który nie do końca wiem, co ma sobą reprezentować. Dziwnie wygląda po zdjęciu głowy. Sama głowa jest oczywiście na modłę Marvelowego filmowego Kapitana Ameryki. W hełmie. Głowa jest delikatnie za krótka, moim zdaniem, ale to właściwie widać głównie w porównaniu z choćby kapitanem z Winter Soldiera, tym filmowym. Tutaj wygląda dosyć ok. Nie ma też wielu szczegółów. Można to spokojnie było np. spiłować końcówkę i potraktować to jak widzicie, jak po prostu kapitana w normalnej masie. Jedynie co przeszkadza, tutaj ten pasek przypinający ją do jego brody. Tego paska też bym się spokojnie pozbył. Natomiast podoba mi się twarz kapitana. O ile yy, John, John jak zwał, tak zwał. Nie zawsze robi fajne twarze postaci. Tak dla kapitana Agrota mi pasuje. Ma taki delikatny uśmiech, moim zdaniem, nawet. To bardzo, bardzo, bardzo fajnie się tutaj zgrywa. Twarz jest bardzo spoko, ma duże uszy, ale to też mi nie przeszkadza. Jedynie szkoda, że te skrzydełka muszą być po prostu nadrukowane, a nie mogą być wyrzeźbione. No i Będąc przy tym, a również jest tylko nadrukowane, co akurat widać po tym, że jest przesłonięte delikatnie w lewą stronę, w waszą prawą. E, mamy również tutaj nadrukowane gwiazdy. Trochę to jest akurat niepotrzebne, żeby mieć trzy na samej górze, ale jak ktoś lubi nie wygląda źle, to jest tak bardziej właśnie na modułę Ultimate, ponieważ cały ten kostium też jest bardzo podobny do tego, do tego ostatecznego kapitana. Tu mamy choćby e, podział na różne materiały, kolory, jakieś szwy itd. tak dalej. Tutaj środek jest pomalowany troszkę inaczej. Właśnie tak jak w, y, w tamtych komiksach. Rękawice bardzo ciekawe, oczywiście czerwone, jednak bardzo ciemne, bardzo fajnymi tutaj pasami złapane w stylu klasycznym, takie dosyć pirackie, jak to się mówi. Pas się podniósł, także tu mamy tak, złoty guzik w spodniach. Tyłek jest dosyć mały, nogi również moim zdaniem też są z chude, jak dla kapitana, szczególnie jak dla tego torsu. Mm, tu, jak widzicie, jest ręka taka półotwarta, spokojnie można do niej pistolet włożyć, jeśli ktoś lubi, można również po prostu złapać za tarczę. Tłamy pięść. Dłonie, niestety, tak patrząc na wprost, są dziwnie zamontowane, przez co wyglądają, jakby po prostu miały odpaść, jakby były zbyt daleko założone. Tutaj spodnie, kieszenie. Bardzo podobają mi się te czapsy na butach. Świetna jest taka fajna skórzana faktura. Guziki. Masa, masa bardzo fajnych guzików. Tu jeszcze oczywiście. Pasek, który ściąga czapsy na buty. Widać jakieś wystające delikatnie sznurówki. No jest masa szczegółów. Od dołu, nie do końca, tutaj na tym bucie tu jest. Są miejsca na podstawkę. Te pasy, wszystkie, które na kapitanie są, również robią bardzo, bardzo fajne wrażenie. Granat ładny. Pasy wszędzie jakieś różne klamry, ściągacze, nieściągacze. Ten pas jest super. Bardzo, bardzo ładna, wielka klamra. Nie jest zdobiona, nie jest dziwna, jest po prostu zwyczajna po trzy ładownice z każdej strony, bardzo wielkie no i granaty tłumkowe, jak już zauważyłem wcześniej tutaj również ściągacze, zapinki, kieszenie puste raczej, no i to w sumie tyle kapitan ma sobie masę, masę szczegółów, tarcza jest o dziwo dosyć malutka, tutaj teraz tego nie widać, ponieważ nie czym porównać ale jest na pewno, jest sporo mniejsza i to naprawdę od przynajmniej taki jeden pas, bo sobie porównywałem mniejsza od tarczy kapitana z Zimowego Żołnierza z Marvel's to oczywiście ta jest mniej więcej taka, tak duża jest mniej więcej do niej ta z pierwszego Avengera Akurat moja ulubiona Marvel Selectowa tarcza kapitana Ale ta jest fajna, kolor nie jest nie bardzo mi się niestety podoba, wolałbym coś bardziej tak jak ma na brzuchu Jest ciekawa, te paski są najfajniejsze, szkoda, że nie da się jej założyć tutaj No ale jakoś to trzeba przeżyć Ta tarcza jest natomiast 100% takiego samego rozmiaru jak ta, która ma kapitan z Zimowego Żołnierza, z Civil War I z Avengersów 2 w Marvel Legends, po to wszystko ten sam mold Zakres ruchu wygląda następująco Głowa jest na stawie kulkowym, więc zależy od tego jak leży, może trochę do na dół, trochę do góry na boki, oczywiście, się obrócić. Można ją bardzo łatwo zdjąć, choć moja akurat wychodzi razem z zestawem. Można spokojnie dać inną głowę. E, sensownych rozmiarów. Głowa Chrisa Evansa, właśnie z, z filmowego Kapitana, czy jakieś inne tego typu, bardzo ładnie pasują. Ręce, tak dotąd, niestety, wychodzą na zewnątrz. To trzeba by było wyjąć to ramię, tu trochę po prostu wyciąć kawałek plastiku, żeby zakres od polepszył. obrót Niestety, tylko pojedyncze, ale jednak na tyle głębokie, na ile się dało, zgięcie łokciu. Tutaj, jak zawsze, u tego rzeźbiarza nieładne zakończenie stawu po zgięciu. Rękawica, ręka, coś w stylu Kamen Riderów, czyli obrót i tutaj. Nie jest też to typ stawu, który lubię, no ale nie jest aż tak źle. No w tym przypadku, można to zaakceptować. Druga ręka, oczywiście, tak samo tutaj obrót w dwóch miejscach, tutaj pod pasami, nad pasami tu powinno być też zgięcie, da się kapitana wygiąć delikatnie strasznie delikatnie do tyłu, trochę do przodu zakładam, że gdybym go rozebrał mógłbym znów wyciąć kawałeczek plastiku i wszystko by chodziło bardzo ładnie niestety fabryczna wersja nie jest tak ruchoma nogi, tutaj jest jest ok, trochę zawód, ale jest ok tyle do przodu, natomiast na bok tyle kieszenie przeszkadzają, tutaj jest znów zbyt mało wycięte, dlatego możemy zrobić tylko tyle. Podwójne zgięcie w kolanie, obrót, obrót również tutaj na górze, czapsa i stopa. Tak, 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 tak. Kapitan ma również na modłowym Selektów bardzo bardzo fajną podstawkę, kawałek ściany, jak widzicie z symbolem Hydry, który w aktualnych historiach komiksowych odgrywa bardzo dużą rolę, jest dosyć ironiczny w tym przypadku, ale wygląda świetnie. Podstawka jest może delikatnie mała, wolę żeby ta ściana była jakaś szersza. Ale no, mimo wszystko jest niezła. Niestety nie mamy żadnego innego akcesorium, bo tarczy za akcesorium nie uważam właściwie, bo to jest coś, bez czego siłyczki kapitana Ameryki nie można wypuścić. Co ciekawe, tarcze kapitan jest przystosowany właśnie z tą otwartą dłonią, żeby trzymał na prawej ręce zamiast na lewej. To jest akurat nowość on z reguły robi to. no Podstawka. Podstawka robi odpowiednie wrażenie. Tutaj nawet trudno powiedzieć, co tak naprawdę jest. To ciemno można uznać za śmieci lub za liście Myślę, że akurat teraz na nagranie wygląda bardziej jak liście Tutaj znów nie wiadomo co, może po prostu gołębie tu mieszkają, to jaśniejsze Posadzka Ściana, jak widzicie, zbrojenie W cegłach, to dosyć ciekawe Dziury po kulach Symbol hydry, bardzo, bardzo fajny Wszystko oczywiście super wyżejwione, trójwymiarowe Bardzo ładnie wygląda Od tyłu nic ciekawego, tutaj widać, że Czacha jest przynajmniej pełna w środku. No, wygląda bardzo fajnie. Zdecydowanie nie jest to diorama, której trzeba się wstydzić. Można ją spokojnie e, trzymać na półce. Tutaj na dole mamy również jeden, jedną podstawkę, powiedzmy. Jeden dynks do włożenia w, e, w stopę. Powiem Wam, że jedyne czego mi tutaj tak naprawdę brakuje to jakichś choćby dodatkowych dłoni. Zawsze by było fajnie, żeby kapitan mógł mieć dwie pięści, dwie takie otwarte dłonie, jak ma na przykład dwie do salutowania, całkiem otwarte, czy jedną... Serotującą, drugą z palcem wy wystawionym. To są rzeczy, które już widzieliśmy w Marvel Legends. To są również dłonie takiego typu, jakie będą z figurką kapitana, z właśnie ze zbliżającego się Civil War. Ciebie Civil War już było w kinach ale figurka się zbliża. Także coś w tym stylu dostaniemy w końcu z figurkami i będzie można na pewno wymieniać pomiędzy wszystkimi kapitanami. Mam nadzieję, że figurka Wam się podobała tak ogólnie. Pomijając pas, który przez pasy schodzi z pasa, moim zdaniem jest bardzo, bardzo fajnie. Jest to porządna. Komiksowa wersja Kapitana Ameryki w Marvel Select. Właśnie na to czekaliśmy, na to ja czekałem. Ja się mega cieszę, dajcie znać jak wam się podoba i do następnego ludzie. Na razie.